Co prawda odchodzę. Oficjalnie już odeszłam, ale chciałam to wszystko dokładnie wyjaśnić w dużym skrócie, mogłabym gadać i gadać, sytuacja mnie przerosła, mam nadzieję, że moje szczere wyznanie będzie sygnałem dla moich przeciwników, że już pora odpuścić, pójść w swoją stronę i przestać prześladować osobę, którą tak naprawdę znacie tylko przez ekran. Bez względu na to, co było, nie zasługuję na takie traktowanie i chciałabym w końcu zaznać świętego spokoju. Uszanujcie to albo i nie, ja jestem bezsilna w tej sytuacji. Powiedziałam dokładnie, co o tym wszystkim myślę i nie chcę być na uboczu. Naprawdę spędziłam mnóstwo czasu w internecie, wkładałam to wszystko w swoje serce. Może ostatnio trochę było gorzej, bo byłam zniechęcona tym wszystkim. Oczywiście ja wiem, kiedy ktoś pisze do mnie krytykę, kiedy jest hejt albo złośliwość. To każdy nie ma żadnego problemu. Ale też oczekuję od ludzi tego, że nie będą mnie oceniać cały czas, bo nigdy nie przeżyli tego, co ja. I nie mają pojęcia, jak się czułam. Nie chciałabym za dużo tutaj mówić, ale również w życiu prywatnym zaczynają się dziać dziwne rzeczy właśnie przez hejterów, moich przeciwników. Jeżeli sytuacje będą się powtarzać ciągle, no to odpowiednie służby na pewno się tym zajmą. A mianowicie chodzi tutaj o zamawianie paczek na mój adres i podszywanie się pode mnie. No to to już przegięcie. Uświadomcie sobie, w jak beznadziejnej sytuacji jestem. Chciałabym coś zmienić, ale nie jestem w stanie. I nawet po tym, jak zakończyłam działalność, ci ludzie nie mają żadnych skrupułów i wciąż jest to samo. Nieustanny fałsz, wyrzuty, jakieś zażalenia, bezczelne epitety ja nie rozumiem w ogóle o co chodzi. Dobra, koniec tego przemówienia to już tak nie ma sensu. Dzięki raz jeszcze za wszystko. Kto zrozumiał o co chodzi, to zrozumiał, kto wciąż chce mnie tutaj obrzucać jakimiś obelgami. No to okej. Okay. Ja już nie jestem w stanie nic zmienić. Pozdrawiam serdecznie, proszę o zrozumienie. I to tyle. Taka to historia, nieprawdopodobne, a jednak. I proszę, obrzydliwi, wredni ludzie, jak najdalej ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie, już tutaj nie wrócę. Co miałam powiedzieć, powiedziałam. Kurtyna opadła, a biletów na przedstawienie już nie będzie.